Siemaneczko wszystkim, z tej strony Juken, a przed wami 54. odcinek serii levelowania nowego konta Fishing Planet. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zrobimy sobie przygotowanie do potwora z Maku Maku, czyli do nieuchwytnej Arapaimy. No jest to bardzo, myślę, misja skomplikowana, dość trudna. Wiele osób ma z tym problem, często pytaliście o to, dlatego stwierdziłem, że to przygotowanie, no zdecydowanie nagram i wam pokażę. Przede wszystkim, moi drodzy, na początek i pokażę wam oczywiście w tym odcinku spoty, pokażę wam godziny, w jakich łowiłem te ryby, wszystko zobaczycie, łącznie z tym, jak dopłynąć na te spoty, ale zaczynamy od podstawy, czyli, moi drodzy, od ekwipunku. To jest to, co nas najbardziej interesuje, czyli na co będziemy te padżary czy biary łowili. Moi drodzy, ja sobie specjalnie w tym celu kupiłem bardzo słabą wędkę, o nazwie Loki 200, która ma wytrzymałość do 10,5 kg, jest to spinningówka oczywiście. Kołowrotek mam do 10 kg, 10,4 mam plecionkę, przypon założyłem mocniejszy i najważniejsza rzecz na tej wędce to jest Walker 64 gramy 5,0. To jest to, na co będziemy łapać, na co pójdzie to dosyć sprawnie, dosyć szybko. No i moi drodzy, od razu wam powiem, w związku z powyższym, metoda, którą będziemy łowili, to będzie łowienie z motorówki. I od razu was chcę przestrzec, abyście nie wpadali na pomysł łowienia z brzegu. No jest jeden spot, na którym możecie łowić z brzegu, ok. Troszkę się tam pobawicie, natomiast odradziłbym wam łowienie na ten spinning z brzegu, bo może większość z was to kompletnie zaskoczy, ale czy to na ten walker, czy nawet na buzzbaita, na którego też tutaj robiłem testy. Wyobraźcie sobie, że brała mi Arapaima. I mimo, że była to młoda Arapaima, 30-kilogramowa, to przy wędce, która ma wytrzymałość 10,5 kg, no 15 minut się męczyłem, żeby ją wyciągnąć. Także zdecydowanie wam nie polecam. W razie, gdybyście mieli trafić na Arapaimę, to zdecydowanie wam nie polecam, moi drodzy, takiej metody, że łowicie z brzegu. Czyli łowimy z motorówki, z wędki. Dlaczego ja wybrałem w ogóle taką wędkę? Chodziło mi o to, żebym mógł w miarę daleko rzucać. Ta wędka ma ciężar wyrzutu akurat idealnie do 65 gram, a nasz walker ma 64 gramy, więc mieści się to idealnie, jest idealnie dopasowany sprzęt i ta wędka spokojnie z motorówki daje radę. Drugim powodem tej konkretnej wędki było to, żeby no jednak te biary nie należą do zbyt dużych ryb, tak naprawdę, więc chodziło o to, żeby troszkę więcej tego expa było niż na mocniejszej wędce. No taki był mój cel, taki był mój zamysł. Druga bardzo ważna rzecz, moi drodzy, to jest to, w jakich godzinach należy łowić i jak należy łowić. I to jest podstawa numer dwa. Ja łowiłem tylko i wyłącznie, moi drodzy, w słońce. Jeśli były tutaj, czy to jest ta pogoda, która mi się sprawdzała, czy to na Michigan, czy na karpiach na delcie, najlepsza według mnie pogoda z tymi dwoma garbami ze słońcem. 1500 kosztuje przewinięcie doby, więc jeżeli była ta chmura, czy tutaj już tym bardziej ta deszczowa pogoda, to przewijałem. Więc no, na przykład tu byśmy zaczęli łowić drugiego dnia, no i następnie przesuniemy na dzień czwarty. Połowimy sobie od rana i później przesuwamy na wieczór. Co jeszcze tutaj bym wam na pewno dodał, to nie łowiłem, moi drodzy, w nocy. Jeżeli ktoś z was testował, możecie się podzielić w komentarzach, czy te padżary i biary łowiliście w nocy. Ja je łowiłem zdecydowanie za dnia i metoda była taka, że jest jeden ze spotów na przykład padżarę, który spokojnie już o 5 rano oddaje. Poszedłem, czyli łowię jednego unikata, zmieniam spot na drugi, na przykład na biarę, który oddaje po godzinie 8. Nie wiem dlaczego, bo tutaj po godzinie 8, jak widzicie, już spadek brań mamy totalnie. Jak łowiłem na tym spocie od rana, na największym szczycie, żadna biara nie chciała mi tam siąść, ale nagle jak zrobiła się godzina 8, już niby chciałem z łowiska odpływać na inne miejsce, zmieniać czasówkę, to nagle się okazywało, że bardzo ładnie nam ta biara siadała. Czyli, no i potem oczywiście zmieniamy na wieczór. Na wieczorze jest jeszcze inny spot, który bardzo fajnie oddaje, a on też oddaje rano, więc generalnie zasada jest taka, że jednego unikata łowicie na jednym spocie, no i już jest więcej jak pewne, że
żaden unikat wam nie siądzie. No w przypadku Pajary no na 100%, w przypadku Biary to pamiętajcie, że macie złowić 10 medalowych lub unikatowych tych Biar, więc jest jeszcze szansa na medalowego. Natomiast mi się nie zdarzyło, tak jak testowałem, jak już siadł unikat, to nie zdarzyło mi się, żeby później siadł również medal. Więc jakby złowicie unikata na spocie, warto miejscówkę zmienić. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja do tego przygotowania, bo no, siłą rzeczy na tego walkera, moi drodzy, no, nie będą wam brały tylko i wyłącznie biary, nie będą brały wam tylko i wyłącznie pajary. Niestety będzie brało wam masa innych ryb, od arowany po... Zresztą nawet możemy zobaczyć, jakie to są gatunki ryb, to wam powiem, co mi na to też brały. No, tak jak wspomniałem, arapaima wam może siąść, może wam siąść ta arowana. Siadała mi, moi drodzy, no basów pawich mi bardzo dużo siadało, tak? Ten brykon cały śmieszny, jakuda, także kulbin, no masa ryb innych też mi na to, nawet piranie mi na to tak naprawdę siadały. No poza sumami akurat, na szczęście i zungaro. Natomiast słuchajcie, jeżeli już wam siądzie nawet przypadkowo niechcący jakiś, nie wiem, unikatowy bas pawi przykładowo, no to już nie macie wyjścia, ten spot już jest spalony i musicie pójść po prostu na inny spot łowić. I tyle, moi drodzy, w temacie. Nie da się tego niestety inaczej zrobić. Także jak siądzie wam unikat na jednym spocie, to musicie zmienić spot na inny. Ja wam tutaj pokażę, jak na te spoty dopłynąć. Pierwszy spot, moi drodzy, to jest ten, gdzie no, teoretycznie moglibyście rzucać tu z brzegu. Jeżeli ktoś chce alternatywną wersją, tu mi na szczęście arapaima żadna nie siadła, więc jeżeli ktoś chce, możecie się tu rozłożyć. Możecie rzucać na żywce Shinner, na małe żywce, na biarę, bo to jest spot na biarę. Już wam pokazuję zresztą te markerki za chwilkę. Natomiast ja to robiłem tak, że po prostu sobie wszedłem na motorówkę. Tyk, podpływałem sobie gdzieś tak. Kawałeczek dosłownie. Otąd. Po czym łowiłem właśnie na spin. Już wam pokazuję te markery, co nam tutaj siadło. Tutaj nam siadły fajne, unikatowe pajary. To będzie pierwszy spot na... przepraszam, biary. Biary. To jest spot na biary. Unikatowa biara. Rano. Będziecie wszystko na przebitkach widzieli, także sobie czas zobaczycie. Wszystko, jak widzicie, na walkera. Wszystko było rano. Przypuszczam, że każda z tych ryb była, moi drodzy, po godzinie 8 rano, no tutaj nam wieczorem jedna się. Także to jest pierwszy spot.
drugi spot, moi drodzy, na Jary, no to tak jak jesteście na Pomoście, musicie sobie zawrócić. Tutaj macie pomost, gdzie się respicie i płyniecie tam. Również polecam na drugim spocie, moi drodzy, łowić z motorówki. Ja tutaj łowiłem na początku z brzegu i niestety tutaj siadają bardzo często arapajmy i nic z tym nie zrobicie. Nawet na takiego walkera siada wam arapajma, co zresztą wam na przebitce pokażę za chwilkę. To jest, moi drodzy, drugi spot. Ja sobie stawałem motorówką tutaj, tak jakbym łowił z brzegu. Cyk. Markery już, jak widzicie, są, no bo ja to jakby teraz tą wstawkę nagrywam już po zrobieniu misji. Dlatego, że było z tym naprawdę bardzo, bardzo dużo zabawy. No i tak sobie tutaj rzucacie. Tutaj akurat mam marker na arapajmę, którą akurat chyba na żywce trafiłem, ale w każdym razie nie jest istotne. Tutaj, moi drodzy, rzucacie sobie, no po prostu, tutaj nie stawiłem markera, ale rzucacie tak sobie tutaj, mniej więcej tak wzdłuż i śmiało wam tutaj będą te biary siadały. Wam możecie nawet, widzicie, daleko możecie dorzucić dzięki temu, że mamy taką oto wędkę, nie? Także to jest drugi spot na biarę. I lecimy na trzeci spot. Ja wam wszystko, moi drodzy, chcę pokazać, jak tam dopłynąć, żebyście mogli to zobaczyć, jak tam dopłynąć, bo marker markerem. Chociaż tam wam pokazałem marker na arapajmę, to też mniej więcej wam pomoże, tylko pamiętajcie, że na arapajma bardziej bierze w tych tam krzaczkach, a bardziej musicie rzucać na lewo, na biarę, jest to bez problemu. Natomiast pierwszy spot według mnie jest najlepszy, najbardziej efektywny, zakładając zmianę czasu. Możecie też taką metodę sobie zrobić, że łowicie na pierwszym spocie i później zmieniacie. Moi drodzy, no i tu mamy tak. Wiecie, przez tą mgłę, którą mamy w tej pogodzie, niestety się troszkę pogubiłem. Dobra. Dobra, jesteśmy. To jest trzeci spot. Tu akurat, powiem wam szczerze, tutaj akurat jest spot na padżary. To będzie spot na padżary, moi drodzy. Jak już po kolei lecimy, to... akurat chciałbym zejść. Dobra. Tutaj... kurde, nie mogę zleść.
wpłynęła mi motorówka. Słuchajcie, tutaj akurat możecie śmiało łowić, wyjątkowo to jest ten spot, w którym śmiało możecie łowić z brzegu. Nie powinna się żadna tragedia stać, rzucacie mniej więcej tak. Ewentualnie najdalej tak. I tutaj na szczęście arapajmy nie biorą. Jakbyście rzucali tam, tutaj jakbyście rzucali, to arapajmy będą wam brały. A jak tutaj rzucacie, na szczęście mi żadna nie siadła. Także już wam też pokazuję markerka. To jest na padżary. W większości wieczorem. Tu akurat widzicie tą unikatową padżarę złowiłem na małe żywce, więc tutaj jeżeli już łowicie z brzegu, tak? I tu mamy na walkera. Wczesna noc. Znaczy to był wieczór, to było na pewno jeszcze było jasno, nie było ciemno, czyli to było, może wczesna noc jest traktowana jako przed 21, nie? Na pewno nie było to, moi drodzy, po 21, jak się nocka zaczęła. No i wieczór. Więc ten spot na padżary bardzo fajnie oddaje wieczorem. No takie, jest petarda, ale rano też mi się zdarzyło coś tutaj złowić. No i tak jak widzicie, na małe żywce trafiłem, czyli możecie sobie tutaj rozstawić stojak, niekoniecznie na tym pomoście, a właśnie tutaj na tym cypelku. Porzucać sobie małe żywce i szinerki na haczyki 5-0 proponuję. I dwa ostatnie spoty. Jeden będzie jeszcze na biarę, moi drodzy. Ja to robię w takiej kolejności, żeby wam pokazać mniej więcej, jak tu dopłynąć, tak? Bo oprócz markerów, które wam pokazuję, to pokazuję wam też, jak tu dopłynąć. Jest tutaj ta rzeczka, kochani. To jest tutaj ta rzeczka i tutaj są dwa spoty, można powiedzieć, na fajne łowienie. Na przebitkach będziecie mieli zdecydowanie też podane markery na każdą rybę, jak ją łowiłem, bo to zobaczycie. Tutaj sobie stajecie. Nie za daleko, ja tak stawałem na tej wysokości. I sobie rzucacie. I sobie rzucacie tam w ten markerek. Tutaj unikatowa biara, jak dobrze pamiętam, mi siadła. Nie, padżara, przepraszam, padżara. Także tutaj macie pierwszy na padżarę. Pierwszy fajny na padżarę, wczesny ranek, rano mi to wzięło, gdzieś pewnie po 5 to było. Czyli to jest pierwszy spot na padżarę. Znaczy już drugi właściwie, tak? No bo już jeden wam pokazałem wcześniejszy. Czyli łowicie jednego unikata na spocie, wsiada wam unikat, idziecie na kolejny spot. Przewijacie czas na wieczór.
I to już będzie trzeci spot. Jakby tutaj akurat w tym pierwszym nie zawsze, znaczy w tym drugim, tym, którym przed chwilą byliśmy, nie zawsze niestety ta Pajara siadała. I ostatni spot, o, za daleko trochę podpłynąłem, dobra, to już wam pokażę ten. Chciałem wam też pokazać, jak rzucałem, no ale to będziecie widzieli zaraz na łowieniu, także to teraz jest nieistotne. Cyk, markerki, tutaj wam pokazuję. Wiem, że mi tu siadło na pewno to rano. Wczesny ranek, Pajara pierwsza. I wieczorem też mi siadła, jak widzicie, wszystko na Walkera.